Ciebie dzisiaj to przyjął. Chciałbym, żebyś się, tak jak każdą inną rzecz przyjmujesz przez wiarę, tak przyjął swoje uzdrowienie. Żebyś przyjął tą prostą rzecz, to, że jest to prawo dla nas. Bycie zdrowym, bycie wolnym jest dla nowonarodzonego z Bożego Ducha człowieka prawem. Mamy prawo być wolni. Mamy prawo być zdrowi. Prawo. To jest wielka rzecz. To, wiecie, przez lata wkładano do głowy ludziom taką informację o Bogu, który zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje, i to był zawsze nam podawany taki Bóg, który nie wiadomo co zrobi. I religia zrobiła z Boga psychopatę. Zrobiono z Boga coś, co w ogóle trudno nazwać jakąkolwiek formą bóstwa, bo trudno oddawać chwałę, cześć, wywyższenie komuś, kto jest niezrównoważony. Czytano teksty biblijne, nad kim się zlituje, nad tym się zlituje i tak dalej, i tak dalej. Tylko religia zawsze pomija rzecz, która jest najistotniejsza. Jaka jest? Kwintesencja krzyża. Kwintesencja krzyża. Bóg objawił nam swoją miłość do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jaki jest dowód Bożej miłości do człowieka? Tym dowodem Bożej miłości do człowieka jest krzyż. To, że Jezus Chrystus, ucieleśniony żywy Bóg, umarł za nasze grzechy. On wziął na siebie nasze grzechy i wziął na siebie wszystkie konsekwencje grzechu. A choroba, zniewolenie, czy jakakolwiek inna opresja diabelska, ona jest konsekwencją grzechu. Więc skoro grzechy twoje zostały przebaczone, w związku z tym żadna konsekwencja grzechu nie musi nad tobą panować. I tak jak uwierzyłeś w to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i wstał z martwych, tak? Tak jak uwierzyłeś w to, że jesteś wolny od grzechu, tak samo jeżeli uwierzysz w to, że jesteś uzdrowiony, uwolniony, to zacznie manifestować się w twoim życiu. I nie ma takiego człowieka, który przez wiarę nie może uzyskać uzdrowienia, uwolnienia czy jakiejkolwiek innej formy Bożej. Wszystko zależy od tego, czy wierzysz. Czy wierzysz? Jest taki motyw w Biblii, kiedy za Jezusem, który co dopiero wskrzesił dziewczynkę z martwych, idzie dwóch ślepców. I oni idą za Nim i wołają: Panie, zmiłuj się nad nami. Czyli oni wiedzą, że On jest Panem, tak? Oni wiedzą, kim On jest. Oni wiedzą, że On posiada moc, ale dalej są ślepi. I oni idą za Nim aż do Jego domu. I oni wchodzą do Niego do domu. I mimo, że są w obecności, w Jego obecności, nadal są ślepi. Zauważacie to, tam się nic nie dzieje. Dopiero kiedy Jezus pyta ich tak: czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? I oni mówią: wierzymy. Jezus mówi: niech zatem stanie się wam według wiary waszej. Odzyskując zdrowie. Co zrobił Jezus? Złożył na nich odpowiedzialność ich uzdrowienia, uwolnienia, sukcesu. Bóg na ciebie złożył odpowiedzialność. Bóg powiedział tak: jeżeli ty uwierzysz, że na mnie spadły wszystkie twoje choroby, że poniosłem twoje niemoce, twoje bóle, twoje patologie, to wtedy zamanifestuje się moja moc. Jeżeli uwierzysz. Ja uwierzyłem na przykład. Ja uwierzyłem na przykład w różne rzeczy. Ja uwierzyłem w to, że mogę zostać uzdrowiony z nowotworu. I 3 tygodnie chodziłem z guzem na twarzy i mówiłem, że jestem zdrowy. I ludzie wokół mówili: nie jesteś zdrowy, jesteś chory na głowę. A ja mówiłem: jestem zdrowy. A oni mówili do mnie: ty masz raka. A ja mówię: nie mam.
Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać, a raka było widać. To mówię, to znaczy, że jak go widać, tak? A wiara jest pewnością tego, czego nie widać, to ja teraz będę wierzył, że nie mam. I co się stało? I po 3 tygodniach takiej szarpanki z moją psychiką zaczął znikać. I zniknął się, nie pojawił więcej. I tak z wieloma innymi rzeczami. W życiu moim, w życiu mojej rodziny, w życiu moich bliskich. Non stop widzimy uzdrowienia, non stop widzimy uwolnienia, ale też widzimy ludzi, którzy odchodzą z niczym sprzed oblicza Boga. Wiecie czemu? Bo oni Mu nie dowierzają. I mówią tak, jak zobaczę, to uwierzę. Ja mówię, figa. Bo w mojej Biblii jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A Ty chcesz zobaczyć i uwierzyć. Co Ty chcesz zrobić? Jak Ty chcesz to zrobić? Od Zachrysty chcesz wejść? Zachrysty się nie wchodzi. Chyba, że jest świętym niż tam. Trzeba wejść głównymi drzwiami. Głównymi drzwiami się wchodzi. Na wprost. Wiara jest prosta jak konstrukcja cepa. Uwierzyć znaczy uznać, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. Skoro On powiedział, kocham Cię, to Cię kocham, nieważne, jak Ty się czujesz. Ostatnio ktoś do mnie pisze, czuję się jak szmata. A ja mi się zdawało, że jesteś synem Boga. Dzień potrzebował, żeby przemyśleć. Przemyślał. I przepraszam Cię, że takie głupoty Ci wypisywałem. Podchodzi do mnie jakiś człowiek na spotkaniu, do modlitwy wyszedł, podaje mi rękę. Mówi, bracie, jestem pedałem. Mówi, jesteś narodzony z Bożego Ducha? Tak, no wy to nie jesteś pedałem. W niebie nie ma pedałów. Sami hetero. Mówię, narodziłeś się z Bożego Ducha? Dawno temu, 20 lat temu. Mówię, pedał umarł 20 lat temu. Ale ja się tak czuję, ja mówię, guzik mi obchodzi, jak mi się czuję. Prawdą jest to, że pedał umarł! 2000 lat temu na krzyżu Golgoty homoseksualizm został przybity do krzyża. Nieważne jak się czujesz. Ważne, że możesz dzisiaj przyjść i powiedzieć, Boże, nie jestem pedałem w imieniu Jezusa i zaprzeczam każdej pedalskiej myśli, którą mam w głowie. I co przychodzi? Hetero. Krok po kroku. Nie od razu. Ale ludzie się są. Tak jest z chorobą, tak jest z bólem, tak jest z niemocą. Jezus zwyciężył. Słowo Boże mówi, że On rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności, moce i panowania i wystawił je na pokaz. On je rozbroił, rozbroił. Diabeł jest rozbrojony. Diabeł jest rozbrojony. Został zdeptany pod stopami Jezusa. I dzisiaj wystarczy, że zaczniemy w to wierzyć, że zaczniemy tak mówić i te rzeczy będą dziać się w naszym życiu. I nie ma tutaj precedensu. Tak byłby precedens, ten buddystą został. Zrozum to. To nie jest kwestia, jakiś precedens istnieje. Nie ma precedensu. A więc jeśli dzisiaj chorujesz, jeśli cierpisz, jeśli czujesz się zniewolony, to chciałbym, żebyś przyszedł do Boga i powiedział, Ojcze, ja wierzę Tobie, że Jezus Chrystus został ukarany za moje grzechy. Rozchorował się moimi chorobami. Został zniewolony moim zniewoleniem. Tak właśnie dziś powiedz. A potem będziemy na Ciebie kłaść ręce. I będziemy manifestować to, co On już zrobił dla nas. Ojcze, uwielbiamy Cię. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, jesteśmy pełni podziwu dla Ciebie. Ojcze, jesteś kimś ważnym dla nas. Uwielbiamy Twoje potężne imię. Czcimy Ciebie, Król. Żebene praise the King and the Lord. Thank you.
Ojcze, a tylko Ty, Jezus. Nie ma innego przyjaciela, nie mamy nikogo innego w niebie, tylko Ciebie, Jezus, tylko Ciebie. Makatele gloria, jeszcze ma gloria. Szczęściem naszym. Jesteś radością naszą. Potężny Święty Duchu, my wierzymy w to, co się stało na krzyżu Golgoty. My wierzymy w to, Duchu Święty. My wierzymy w to, że Chrystus stał się grzechem, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Że Chrystus stał się przekleństwem, abyśmy odziedziczyli Twoje błogosławieństwo. Że Chrystus rozchorował się wszystkimi chorobami fizycznymi, psychicznymi, abyśmy mogli żyć w zdrowiu. Że Chrystus został ukradziony, abyśmy mogli żyć w obfitości Twojej. My wierzymy w to. My wierzymy w to, że Chrystus został odrzucony, abyśmy stali się obywatelami Twojej rodziny, Twoimi synami i córkami. My wierzymy w to, Panie. My wierzymy w potężną wymianę krzyżową. My wierzymy w to. My wierzymy w to, że wszelkie zło należy na odwagę naszą krzyżność w imieniu Jezusa. I w to, że wszelka sprawiedliwość Jezusa została dana nam. Aleluja. Z uwagi na to, że otrzymał słowa, że nie wycofał się. Kochamy Cię, Święty Duchu. Żywy Lord, ja wypracę tego do Ciebie. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go. Twoje Jezus. Wszelka władza. Sobre Gott, Sobre Gott, ich war die Ruhe.
imieniu Jezusa, Holy Spirit, wszelkie pomiędzy.